Legnicki budżet obywatelski to oczko w głowie władz miasta. W jego ramach zrealizowano place zabaw czy siłownie pod chmurką, ale nie tylko. Dzięki temu specyficznemu budżetowi, o którym decydują mieszkańcy, realizowane są także inwestycje stanowiące zapisane w ustawie o samorządzie gminnym tzw. zadania własne gminy. Na 47 głosowanych w tym roku projektów aż 19 dotyczy budowy lub przebudowy dróg, chodników i parkingów. Takie inwestycje rządzący powinni wypełniać w ramach normalnych wydatków budżetowych. Czy im się to podoba, czy nie? Dlaczego więc trafiły do LBO? Dlaczego? O to warto by spytać wnioskodawców, ponieważ to oni zadecydowali, że właśnie to te inwestycje są dla nich wyjątkowo ważne, dlatego zgłosili je w legnickim budżecie obywatelskim. Opozycyjni wobec władzy politycy sugerują, że mieszkańcy uznali budżet obywatelski za ostatnią deskę ratunku. Ja to traktuję trochę jako akt desperacji mieszkańców, którzy nie mogąc doprosić się o inwestycje właśnie w chodniki, w drogi, no, muszą jakby radzić sobie trochę samodzielnie. Dobrze, że jest tutaj otwarta ta furtka, jaką jest legnicki budżet obywatelski, ale z drugiej strony też widzimy, że mieszkańcy chętniej by przeznaczali te pieniądze właśnie na taką małą infrastrukturę, place zabaw. Nie możemy zabronić mieszkańcom składania właśnie takiego rodzaju wniosków, a nie innych. Racji urzędnikom odmówić nie można. Należy raczej zastanowić się, dlaczego legniczanie są zmuszeni palcem wskazywać, co w mieście wymaga pilnej naprawy i wykorzystywać w tym celu LBO, dzięki któremu mogliby proponować bardziej innowacyjne i nowoczesne pomysły na miasto. Zapytajmy samych zainteresowanych. Dziury to mamy najgorzej, że tu jest niżej, a tam blok się zaczyna wyżej. Wyższy jest. I to wszystko nam spływa. Proszę zobaczyć. No widać. Ale co my możemy? Myślę, że władza powinna wykonywać te rzeczy. Na pewno Legnica jest bardzo ruchliwym miastem. Mam bardzo dużo aut, także drogi nam bardzo mocno degradują. To widać, jeżeli jeździmy do inne rejony. Proszę zobaczyć. Proszę zobaczyć. O, to jest taka duża dziura, że głowa boli. I będzie boleć nadal, bo ulica Paderewskiego nie znalazła się na liście LBO. Tu do przebudowy zakwalifikowano równie dziurawy, ale wyłącznie chodnik. Wygląda na to, że legnicki budżet obywatelski stał się sprytnym narzędziem, z pomocą którego powstaje wrażenie zwiększonej aktywności w dziedzinie miejskich inwestycji, a gro z nich powinno być zrealizowane nie z dobroci serca władzy czy pozornego wsłuchiwania się w głos mieszkańców, ale z ustawowego obowiązku.